Siemaneczko, z tej strony Dominik YouTube. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym openingiem. Tym razem Lego Ninjago Dragon Rising. Samochód. Smoczy samochód Zeina. I tak jak wam ostatnio zapowiadałem, powróci, będzie Ninjago. I proszę. Macie Ninjago. Więc odpakujmy tego giganta. Poczekajcie. Okej. Okej. Dobra, więc mamy ładną instrukcję, naklejki. 1, 4, 3, 2 i 4 paczki, więc na początek przechodzimy do pierwszej paczki i zaraz pokażę wam. Więc po pierwszej paczce, co ciekawe, nie składaliśmy docelowo auta, bo auto docelowo składamy w drugiej paczce. W pierwszej paczce złożyliśmy dwa takie pojazdy. Ładną figurkę Cola i ładną figurkę strażnika chyba, czy tam. No, Squaw Imperium. Więc przechodzimy do paczki numer 2. Więc po drugiej paczce tak się prezentuje i muszę wam powiedzieć, widzowie, że pierwszy raz widzę taki element. Jeżeli mi nie widzicie, nie wierzycie w sensie, to możecie zobaczyć. A, i w poprzedniej paczce pomyliłem się, że mówiąc, że w drugiej paczce, chodziło mi, że od drugiej paczce. Przepraszam was za tą wpadkę, już się poprawię. A, i jeszcze powstał fajny mechanizm. Nie wiem, czy widzicie, ale powinniście widzieć. Dobra, to przechodzimy do paczki numer 3. Więc po trzeciej paczce mamy taką nową figurkę, która ma ciekawy hełm i ciekawą broń. I rozbudowaliśmy bardziej nasz pojazd. Przechodzimy do paczki numer 4 i widzimy się na podsumowaniu. Więc tak się prezentuje efekt końcowy. Mamy taki stojak, i tu jest pierwszy zły. Drugi stojak z drugim złym. Tutaj mamy jakiś coś do treningu, Cola i Zeina w aucie. I pokażę wam teraz fajną funkcję bawialną. Odsuwamy to w dół maksymalnie, przesuwamy. I mamy tu jeszcze te kuleczki, nie wiem po co one są. Tak czy siak, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.